tym wideo odpowiem Ci na pytanie, kto konkretnie może Cię zgłosić do Wydziału Komunikacji, że masz padaczkę i na podstawie jakiej procedury, na podstawie czyjego zgłoszenia Wydział Komunikacji zaczyna swoją procedurę. Tradycyjnie zaczynam od zapytania internauty. Witam, moja żona ma prawo jazdy od 15 lat. 2 lata temu, gdy zaszła w ciążę, zaczęła tracić przytomność i orzeczono jej padaczkę. I kto zabierze jej to prawo jazdy? Czy lekarz, neurolog jej to gdzieś zgłosi? Czy to zgłosi poradnia przeciwpadaczkowa przyszpitalna? Jak wygląda taka procedura odbierania praw jazdy? Pozdrawiam, Mirosław. Zacznijmy od tego, kto tutaj może zgłosić staroście podejrzenie tej padaczki. I w praktyce, wierz mi, może to być każdy, mogę to być Ty, to może być, mogę to być ja, możesz to być Ty, może to być Twój sąsiad. W zasadzie może to być każdy, kto w jakiś sensowny sposób to uprawdopodobni, a szczególnie jak zrobi to w formie pisemnej, no i wyśle coś do tego starostwa. Z mojego doświadczenia spotykałem się z tak zwanymi donosami obywatelskimi, czyli ktoś tam na słupa się podpisał. Często, gęsto jest to współmarzonek lub powiedzmy sąsiad, który wie o Twojej chorobie lub jesteś z nim w konflikcie. Przykładowo z mojego życia jeden ziomek załatwił drugiemu ziomkowi wyjście z wojska na padaczkę i oczywiście przyszło co do czego, to ten ziomek, który to załatwił, szybko podpieprzył, że gość ma padaczkę, prawda? I trudno się było nawet wybronić, no bo padaczka była wpisana przez Wojskową Komisję Lekarską. No, równie dobrze to może być ktoś z wymiaru sprawiedliwości, czyli na przykład prokuratura, sąd. No, jeżeli podpadłeś jakąś sprawą, oni mają wgląd w opinię biegłych i dobrze wiedzą, że mając padaczkę, będąc alkoholikiem czy jakieś inne schorzenie, to masz być badany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i to prawko stracisz. Czasem są to egzaminatorzy nauki jazdy. Najczęstsza sytuacja, że taki egzaminator widzi jakieś Twoje niepokojące się zachowanie podczas egzaminu państwowego. No akurat nie miałem taką sytuację, że się tam ziomek nażarł jakichś tabletek uspokajających. Tak się uspokoił, tak się spacyfikował, że no, egzaminator widział, zobaczył, że ten facet odwala jakieś numery, ledwo się trzyma na nogach. Prawo jazdy stracił, że tak powiem, gdzieś na jakieś tam pół roku. No i potem je odzyskał, jak już, że tak powiem, przestał te tabletki brać. No, naturalną sprawą, że najczęściej są to lekarze neurolodzy lub jacyś inni z oddziałów ratunkowych. Dla mnie jest to najzupełniej normalne, bo to właśnie ci lekarze mają najczęściej kontakt z chorymi na padaczkę. Z mojego podwórka do mojej przychodni przyszedł na badanie kontrolne ze skierowaniem od pracodawcy kierowca zawodowy, który miał napad padaczki w Niemczech. No i nie wiadomo co było z nim zrobić, ponieważ ten napad był czy nie był, ale ponad 30 dni zwolnienia miała, konkretnie około 90 dni. W wypisie od Niemców też miał jakieś takie zasugerowaną padaczkę, prawda? No, pracodawca też wiedział, że leżał on z powodu utraty przytomności. No i niestety, po takim formalnym skierowaniu, lekarz, taki jak ja czy Ty, musiałby być po prostu idiotą, gdyby tego gościa krył, a jednocześnie narażał na inne osoby, które są użytkownikami dróg. No, nawiasem mówiąc, ten człowiek prawo jazdy zawodowe stracił, chociaż bronił się jak mógł. No, jeżeli więc chorujesz na padaczkę, to jest bardzo prawdopodobne, że wcześniej czy później, w jakimś okresie Twojego życia, ta informacja trafi do starostwa powiatowego. No, jeżeli trafi już do tego starostwa, ono nie ma wyjścia i musi rozpocząć procedurę administracyjną i summa summarum skierować się na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Nawiasem mówiąc, chorzy na padaczkę też dorzucają kamyczek do własnego ogródka i szczytem głupoty według mnie jest jeżdżenie tych chorych pod wpływem alkoholu. Łapie Cię policja, no choroba z reguły jakoś tam wychodzi podczas badania WOMP. No i jak to mówią, z deszczu pod rynnę. I reasumując to wszystko, formalnie prawo jazdy zabierze Ci starosta powiatowy, ale on jest tylko takim biernym wykonawcą. No nie ma wyboru, jeżeli procedura została wszczęta, bo Twój sąsiad napisał na Ciebie, że Ty tą padaczkę masz, a badania w WOMP potwierdziły napady padaczki lub jakieś choroby o
symptomatologii podaczkowej. Teoretycznie istnieje możliwość odwołania się do jakiegoś tam kolegium odwoławczego przy starostwie. W praktyce piszą jakieś takie uczone tam kwestie, że trudno się, że tak powiem, od tej sprawy, że, znaczy trudno tą sprawę obalić, no ale jeżeli tobie się udało, pomimo to, że miałeś padaczkę, napisać odwołanie do tego starostwa i to starostwo w jakiś sposób przychyliło się do twojej prośby, koniecznie to opisz w komentarzu pod tym wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w kolejnym filmiku.